Witam Was bardzo serdecznie, przed Panem Konradowi, to jest kolejny odcinek symulatora X-Prime 11 właśnie. Startujemy z lotniska w Warszawie. Jeden stabilized. Manflex 53 set. Positive climb, giraffe.
zewnątrz, jak wygląda ten pojazd. Pojazd taki w powietrzu, znaczy się nie pojazd. Dwie różne rzeczy. Nie no, z takiej odległości to jest niesławny, jeśli chodzi o ziemię. Z bliska może ciężko rozpoznać jakieś budynki, czy całego się nie da, ale... Dziesięć minut się wnosimy już ze właściwie czasu startu. Trochę to zmniejszenie. Trzeba coś trochę rozglądać.
Ale zapomniałem, że to nie było na taką odległość. Nawet w Switchplay nie chciałem ten IT Supa słuchać. Się zdziwiłem, czemu to nie chce grać, mówię, coś źle wpisałem, no. Dosyć duże wysokości sobie wybrałem. Tą wysokość przelotową. I dobrej trasy mamy do przelecenia, więc wiecie. Bardziej będziemy lecieć trochę wolniej, bo nam wiatr wieje prosto ten w twarz. Raczej tak będzie przez cały czas. Jak widzę, cały czas będziemy prosto lecieć w ten wiatr. Dlatego też tak nam to znoszenie idzie jak idzie. Zależy jak wiatr zawieje. Tak się dzieje. Nie. Mam tę lampeczkę właśnie. Świat podświetlę. Ostatnie odcinków nie było przez jakiś czas. No niestety to wyszło i wyszło. Nie udało mi się nagrać ciąg rytmu za drugi dzień odcinek. No niestety. Poszedł. Nie udało mi się wyrobić. Teraz postaram się poprawić, żeby już nie było takich sytuacji. Że ciąg odcinków został zaburzony. Już tylko 30 tysięcy stóp nam zostało do osiągnięcia wysokości przelotowej. Mieliśmy zaplanowaną prędkość, jak ja to wpisałem do tego planu lotu, 450 węzłów.
przemiotową. Dalszych losów naszej pracy, bo na razie przez ten odcinek się wznosiliśmy. Dowiecie się już w następnym odcinku tej części. Nie wiem, ile ich jeszcze będzie. Zobaczymy, to się okaże. Więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.